Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Adam Kowalski i powiem szczerze, że zostało parę godzin do Galifen, a ja myślałem, że się zmierzy z Adamem Kowalskim, z Rafałem Kijańczukiem po tym, co pokazałeś we Wrocławiu. Witam wszystkich. No jednak tutaj plany były inne co do mojej osoby i po prostu Rafał się wybił trochę ponad szereg i chciał tej walki mocno, a ja byłem koło klatki. Po prostu siedziałem, byłem na gali, byłem koło klatki, no i wyszedłem tam do niego, bo się go nie boję i jakby trzeba było, to mogę z nim walczyć jeszcze raz wygrać, tak? Ale póki co jestem tutaj i mam walkę z Wojtkiem, którą już wcześniej mieliśmy planowaną i to jest mój główny cel teraz, wygrać w tej walce. Przejdziemy od razu do tej walki, ale jeszcze zanim, ty tam coś mocno do niego mówiłeś, pamiętam, że tak agresywnie wyglądało, pamiętasz co? Takie tam parę słów między nami, to nie było wcale agresywne, po prostu... Mówiłem, że jak trzeba będzie, to wygram jeszcze raz z nim i to tyle. Po prostu tam parę, wymiana taka męska zdań, ale tam nie było żadnej agresji między nami. Czyli pewnie jeszcze parę piknięć tylko tak pomiędzy. Kto jest cięższym rywalem, Rafał Kijańczuk czy Wojciech Janusz, tak na papierze? Wiesz co, wydaje mi się, teraz przygotowałem się do tej walki, jakby Wojtek był mocniejszym rywalem, no i przygotowywaliśmy się do tego, jak do walki swojego życia, przygotowania bardzo mocne, długie, praktycznie od ostatniej walki byłem cały czas w treningu, miałem cały okres przygotowawczy, no i nastawiam się tutaj na ciężką walkę. Na ciężką walkę, no i przede wszystkim walczysz na terenie rywala. No tak, ale... Jakoś nie jest to dla mnie jakaś dodatkowa presja, walczyłem już na terenie rywala, myślę, że tutaj właśnie presja będzie bardziej po stronie Wojtka, nie po mojej. Co masz ogólnie powiedzieć o Kulkinio, bo miał ten swój szereg porażek, czterech z rzędu, teraz cztery zwycięstwa? No na pewno wartościowy zawodnik, już kiedyś mieliśmy się zmierzyć, teraz jest na fali czterech zwycięstw, no ale teraz przyszła kolej walki ze mną, no i po prostu ta pasta musi być przerwana teraz. A tak w ogóle, zostało 8-9 godzin do waszej walki. Jak ty się czujesz jako zawodnik, wiedząc, że już za chwilę wychodzisz do oktagonu? To jest stres, czy to jest radość? Jak to wygląda? Powiem ci, że jak stres, nie ma stresu jako takiego. No jest po prostu, jestem szczęśliwy, że już mogę po prostu skrzyżować rękawice, wyjść do walki i zaprezentować swoje umiejętności. To wszystko, na co pracowałem przez ciężko 3 miesiące. Jakbyś miał ocenić swoją formę na przestrzeni wszystkich swoich ostatnich walk, tego jak się czułeś przed pojedynkiem? Powiem ci, że ciężko mi teraz formę ocenić. Mam nadzieję, że na walce będzie dobra forma. No to przede wszystkim. Bo przede wszystkim przygotowania były bardzo ciężkie i męczące, no i nastawiam się tutaj na walkę, że na walce chcę się pokazać jak najlepiej. Zwycięstwa będzie pretendentem do pasa. To jakoś pomaga ci? Motywuje? Wiesz co, staram się o tym nie myśleć. Myślę teraz o swoim zadaniu dzisiejszym i nie interesuje mnie reszta na razie, nie? Okej. A czego mają się spodziewać kibice za parę godzin tutaj w Szczecinie, w Netto Arenie? Na pewno w ciężkiej wojny, nie? Z Wojtkiem będziemy na pewno, nikt się nie cofnie przed nikim i będzie ciężka walka, dobra, dla oglądania, dla kibiców. I na to wszyscy czekamy. Dzięki wielkie za wywiad i powodzenia wieczorem.